robi głowa robota? Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Nie Słuchajcie, kurde tak patrzę, latarnia niedokończona. Bo ten balkonik jeszcze jest nieskończony. Może byśmy sobie ją skończyli. Ja muszę poprawić tutaj coś, nie coś. Tu muszę przedłużyć na pewno. Żeby to bardziej okrągłe było. Eee, no i jeszcze pisaliście mi w komentarzach, słuchajcie, że wykusz powinien być troszeczkę większy jakby. Taki do... Taki do, do końca dachu. Zastanówmy się, jakby to mogło wyglądać tutaj. To tu by musiało być tak, tak i tak. Nie wiem, czy mi starczy desek. Bo problem jest taki, że już kurczę nie mam w ogóle drewna. Wszystkie, całe drewno moje. Całe moje drewno poleć, po, poszło wszystko tutaj na budowę tego domku, i zostało mi raptem tam 100 ileś bloczków tego lepszego drewna, żeby to właśnie sobie tutaj dobudować. I z tego co widzę, to tak patrzę tutaj teraz, to wcale tak dużo tego tutaj nie, nie trzeba było. Więc wydaje mi się, że to wystarczy. Aczkolwiek teraz, jak tak patrzę, zobaczcie, że nie wydaje wam się, że to jest kurcze troszeczkę zbyt duże teraz ten bloczek za dużo dałem, ale nie, nie, nie szkodzi już go spróbujemy usunąć, dobra kurde, no nie wiem, tak szczerze mówiąc to wydaje mi się, że to jest teraz takie z... za duże za duże jakieś, no strasznie to jest ogromne, a ja nie mogę okna przenieść, bo ja okno przeniósł sobie tutaj dalej ale. Ale tu mam ścianę, nie? Tą ścianę tutaj. Słuchajcie, zostawię to na razie tak. Dajcie znać w komentarzach, czy to tak może być, czy, czy może lepiej to przerobić, żeby było tak jak wcześniej. Nie wiem. Moim zdaniem tak dziwnie to wygląda, bo troszeczkę to jest zbyt długie tutaj. Ale może rzeczywiście to tak ma być. Nie wiem. Weźmy, ja mam jeszcze troszeczkę tej siatki i dokończę, spróbuję dokończyć. Słuchajcie, to, ale mało tej siatki mam. O, i to może nie wystarczyć, spróbuję dokończyć to. Nie wiem jeszcze, jak barierkę zrobić, ale z najwyżej barierki w ogóle na razie nie będę robił, i też będzie dobrze to wyglądało. Więc tak, tu na pewno chciałem to dołożyć, i tu. I tak z każdej strony na razie. Słuchajcie, tam jeszcze podokładam kilka bloczków i, 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 i zostawię już tą e, latarnię. Dobra. W sumie tu jeszcze jest taki tylko skosik. Nie wiem jak to usunąć bym mógł. Ale wygląda, wydaje mi się, że jest teraz bardziej okrągłe niż, y, niż było wcześniej. Więc w sumie póki co e, na razie to zostawię. E, zamknijmy latarnię. Słuchajcie, szkoda, że jest ciemno, ale w sumie tutaj mamy światło, więc, więc spoko, damy radę jakoś. Generalnie muszę popracować nad swoją defensywą. I na pewno będę zmieniał materiał, z którego mam mur wybudowany. Prawdopodobnie będę go wymieniał na metal poziomu trzeciego, najlepszy metal jaki jest. Sporo to będzie kosztować, ale w zasadzie tylko tutaj front potrzebuję zmienić. Tak naprawdę. Eee, bo tego metalu najlepszego na pewno nie mogą rozwalić eee, ani te strzelające roboty, ani te zwykłe roboty. Prawdopodobnie boss może to rozwalić, ale też musi pierdyknąć parę hitków w to, więc no. Eee, będzie, byłby czas na to. Eee, moja farma jest dość mała, jak mam być szczery. E, więc nie wiem, jakie rajdy będą przychodzić. Ale musimy sobie prędzej czy później, ja nie wiem gdzie ja mam te nasiona O, tutaj prędzej czy później musimy sobie zacząć sadzić te nasionka. E, a te nasionka to są najwyższy tier e, nasionek. I do tych nasionek przychodzą właśnie te strzelające roboty. I jest też szansa na to, że może przyjść też boss. Więc e, no na razie się boję, szczerze mówiąc, sadzić tych nasionek. No bo co ja z bossem zrobię tutaj pod bazą. Trzeba też pamiętać o tym, że boss jak się go zabije, to on wybucha. Więc no, sprawa wygląda tak, że jak on mi tutaj wybuchnie, no to mi pół muru zniszczy, nie? Więc materiał musi być na pewno lepszy tutaj z przodu. No i generalnie chciałbym popracować, nie wiem, może tutaj dalej troszeczkę e, zbudować coś, żeby zatrzymać tych robotów tutaj. Żeby one mi tak blisko muru nie podchodziły, żebym ja mógł strzelać z muru i zabijać ich, i nie martwić się o to, że mi mur wysadzą. Więc będziemy musieli coś pomyśleć. Ja nie mam, na pewno nie mam tyle metalu tieru trzeciego. I tego metalu też. Wiecie co, ja zakolej, zakolejkuję to, żeby się to robiło cały czas. Żebym miał jak najwięcej tego metalu. Ja będę musiał jeszcze na pewno zbierać, zbierać sporo materiałów. Więc ja się na pewno tym będę zajmował w przyszłości. Słuchajcie, powkładamy sobie kwiatuszki do domku. Chciałbym to wszystko już sobie pokończyć powolutku. Ciekawe jak to wygląda z zewnątrz. No, prawie go nie widać. Kaktusa, jeszcze tu postawię chyba taką. Tu postawimy sobie. Tu a, o, kurde, to jest większe niż myślałem. To tego nie będziemy stawiać. Tutaj mamy jeszcze takiego kaktusa. Tutaj sobie postawimy takiego kwiatuszka. No i kaktusa jeszcze jednego. Dobra, no to wystarczy. Słuchajcie, o, y muszę tutaj wybudować sobie. Może bym sobie w sumie zaprojektował ścianki, bo nie mam drewna. Nie zbierałem materiałów przed odcinkiem. No, troszeczkę, w sumie, bym powiedział, że przysnąłem. No, bo tutaj już odcineczek trzeba nagrywać, a, a materiałów nie ma w ogóle. No, no. No, mogłem się bardziej postarać. No, mogłem się bardziej postarać. O, już chyba metal cały przerobiłem. Tak jest. Dobran, no to przeróbmy. A, nie mam wody. To wezmę stąd. Dobra, wezmę ten zwykłe, to zwykłe drewno i sobie słuchajcie, zrobimy tutaj jakieś ścianki. I wydaje mi się, że pierwszą ściankę to w ogóle bym zrobił taką tutaj po całości. Może sobie tu gdzieś okno, znaczy okno. E, na, przy, na Może na pewno sobie gdzieś tutaj drzwi zrobimy. Może byśmy sobie. Bo tu generalnie bym chciał zrobić coś w zasadzie, znaczy coś na jakby taką kuchnię bym powiedział żeby sobie to jakoś urządzić, nie? 5 sobie usuniemy bloczków na drzwi, tu będziemy mieli drzwi. Przecież tu mam drzwi na 6 bloczków. No to dobra, tutaj też zrobimy na 6 w takim razie. I wezmę na wprost e, tych drzwi tutaj. E, tu sobie powkładam coś, może jakiegoś dresbota tu wsadzę, w sumie mógłbym. E, chociaż nie, w sumie. Tu zrobimy sobie, słuchajcie, jakąś kuchnię. Zobaczę, jakie tam bloczki są do tego. Może coś poszukam. Może gdzieś pojadę. Może do. Chociaż nie no, tam. W, 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 w... w magazynach nie ma nic takiego, co by się przydało do kuchni. Nie wiem, coś pomyślimy. Zrobimy jakieś coś, coś na pewno wymyślę. Tutaj może zrobimy jakiś taki duży stół. Żeby był. Może nawet te drzwi przeniesiemy sobie. Albo zrobimy sobie je większe w ogóle. Nie wiem. Tu będziemy musieli zrobić coś. Tylko że tutaj mam strasznie dużo okien. Tutaj też coś zrobimy. Jakieś materacje powkładamy. No najwięcej rzeczy mamy, słuchajcie, do kibla, nie? Mamy wannę, mamy yy, kibelek, mamy umywalkę. To wszystko będziemy mogli sobie do kibelka wsadzić. Antenę może na dachu bym dał. Albo dwie nawet anteny. Mogę na dachu postawić, żeby było. Yy, światełka będziemy musieli porobić. To jest. Yy... Pewne. Nie wiem, jak tam będzie z przyciskami, gdzie ja będę mógł przyciski przymocować, ale jak będziemy budować ściany, to na pewno będę mógł przymocować przyciski. Słuchajcie, patrzcie, krowa mi przyszła do bazy, więc sobie ją wsadzimy. Słuchajcie, do, do tego, do, do. Do góry tam. Pokażę Wam, jak to wygląda tutaj, bo tam pamiętam, że, że nie nagrałem tego, bo, bo, bo zapomniałem sobie mikrofonu włączyć wtedy. No więc nie było pokazane jak, jak to wsadzam tam do góry A teraz wam pokażę Zobaczcie windę tutaj powiększyłem wszystkie te drzwiczki Wsadzam sobie krowę do środka Wchodzę razem z nią do góry Ona się przewraca No zawsze się przewraca bo Bo nie potrafi ustać na windzie No i otwieram drzwiczki Te drzwiczki się bardzo powolutku otwierają Wkładam ją do środka Drzwiczki zamykam gotowe Weźmy sobie ja mam gdzieś tutaj kukurydzę no i w sumie możemy je nakarmić, nie? Dobra, no i słuchajcie, teraz tak zrobimy sobie. Eee, tu dam wannę. Tu dam kibelek. Tu sobie zrobimy ścianeczkę. Jakieś niewielkie drzwiczki. Tak o. I ścianeczkę tak o. I tu będziemy mieli kibelek. Tu będzie korytarzyk jakiś taki. Yy, I tu w tym miejscu postawimy sobie szafeczkę. I zrobimy jakiś stolik później. Eee, na razie zrobimy o. Coś takiego. Eee, no na razie niech będzie coś takiego, nie? Tutaj jakaś taka kuchnia. A jeszcze umywaleczkę muszę wstawić. I umywaleczkę się wiesza na ścianie. Więc będę musiał sobie tutaj dobudować kawałek ściany. Taka wysokość? Chyba taka wysokość będzie git. No, całkiem nieźle to wyglądać. Już zaczyna. Tu bym sobie coś mógł schować pod schody, ale tu w zasadzie wydaje mi się, że na górze już mamy dość wszystkiego. No i tu generalnie yy, na poddaszu pomieszczeń robić nie będę. To będzie taka moja wielka, gigantyczna sypialnia tylko dla mnie. Więc mam gdzieś materac. No i powiedzmy, że tak sobie zrobimy łóżko. I łóżko bym chciał zabudować w sumie. Tak, jedną karteczką. O, i to łóżko. Trochę kiepsko. No dobra, no. Dobra, słuchajcie, trochę pojeździłem, jak widzicie, mam tu swój oj, e, samochodzik do zbierania materiałów. E, no i tak, zbierałem, zbierałem kamień, zbierałem metal i nazbierałem tego dość sporo. Nazbierałem tego dość sporo i już tutaj przerabiam to na metal 2. A w zasadzie to już skończyłem przerabiać to na metal 2, bo już mi się skończył metal 1, więc... O kurde. Ciekawe ile tego mam. O nie. Wiecie co, tak wydaje mi się, że... Że może mi braknąć. Że może mi braknąć, słuchajcie. Chciałem to zrobić e, mój mur, e, bo, 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 bo mur chcę przerobić, słuchajcie, bo... Eee, chciałem to zrobić z metalu 3, ale wydaje mi się, że nie potrzebuję tego robić z metalu 3, bo e, po pierwsze, e, strzelające roboty nie zniszczą tego i tak, i tak. Hej, boty tego nie zniszczą i tak, i tak. Te małe roboty tego nie zniszczą i tak, i tak. Jedyne, co może to zniszczyć, ten mur z metalu, to jest e, boss. A szczerze mówiąc, to jak boss mi się pojawi tutaj przy rajdzie jakimś. To ja nawet nie chcę, żeby on do bazy podchodził, więc wydaje mi się, że taki mur wystarczy. W zasadzie to chyba nawet wystarczyłby z metalu jeden mur, ale trudno, dobra. Wiecie co? Usuniemy wszystkie te moje piły tutaj. Przynajmniej na razie. Słuchajcie, coś, coś mi FPS-y szaleją, kurde. Tu po usuwałem te piły, usuwałem te lampki tutaj stąd i nagle FPS-ów miałem 10. Nie wiem dlaczego. E, nieważne, słuchajcie. Hmm, może to na dole tutaj. W sumie mogę to zostawić na dole, bo tam mi roboty nic nie będą uderzały, nie? Usuniemy sobie tylko to. Eee, te piły to jest. Powiem wam szczerze, te piły to jest świetna obrona. Więc te piły... O, mój worek się znalazł. Nie, no, wiedziałem, że on tu jest. Eee, te piły to jest świetna obrona, więc nie chcę z tego rezygnować. Więc zrobimy sobie tak. Tego na dole tutaj mi nie ma szans, żeby mi to rozwaliły roboty Więc to zostawię Ewentualnie mogłoby się tak zdarzyć Jakby mi Mogłoby się to zniszczyć Gdyby bos mi tu wybuchł To tylko wtedy mogłoby mi się to zniszczyć I fajnie mi to wyszło, zobaczcie, że tutaj już jest końcówka Tego jakby Jak to się nazywa? Jak to nazwać? No bo to są takie kwadraciki taki, Taka tekstura jest tej Tej ściany no, ale tutaj już troszeczkę lipnie to wygląda. Ale wiecie co? Ja wydaje mi się, że... Znaczy wydaje mi się, na pewno Będę musiał zrobić tutaj na murze jeszcze jakieś takie zasłony, żebym miał się gdzie ukryć przed strzelającymi robotami. Dlatego powinno być. W miarę dobrze. Zrobimy to tak, żeby właśnie mi to fajnie wyglądało tutaj, nie? Czyli tak, na przykład, tutaj przedłużymy o dwie krateczki, a tutaj, na przykład, przedłużymy o sześć krateczek, żeby było jeszcze jeden dodatkowy taki kwadracik, żeby miał się za czym schować. Taki mur zrobimy, jak w średniowieczu eee, robili. Tylko, że w średniowieczu nie robili tego z metalu, tylko z kamienia. No, ale tam nie było robotów, które by to zniszczyły. Eee, no. Dobra. Słuchajcie, bo ciemno się zrobiło. Wiecie już, jak to będzie wyglądać. Ja sobie zrobię cały ten mur. Powsadzam sobie piły. Popodłączam to wszystko. I ten. I później zajmiemy się już górą. Jak to będzie wyglądało na górze tam. Co tu robi głowa robota? Ona wpadła tu prawdopodobnie jak robot zginął. Ale jaja. Trzeba ją wyrzucić, żeby se zniknęła. Ale jaja, że tu ro głowa robota wpadła. No czekajcie, ja tego chyba nie potrzebuję tutaj. I tego. Po co mi to wszystko tutaj? Tam mi się tylko brama zamyka. Ja tego tutaj wszystkiego nie potrzebuję. Okej, okay, dobra, mamy mur. Słuchajcie, szczerze mówiąc, myślałem, że dużo mniej mi tego metalu zostanie. Zostało mi 500, 600. Może... 1000 No, troszkę ponad 1000 eee, W sumie, a jeszcze tutaj będę musiał dorobić, dobra, 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 tylko tak, przycisk straciłem, stracił mi się przycisk eee, Zrobimy sobie przycisk, podłączymy go do tej bramki logicznej, tak, dokładnie, dobra, ok, i teraz chyba mogę to tak w ogóle usunąć. sobie O, bo to mi nie usunie bramy, dokładnie. Tylko teraz będę miał taki sam e, taki sam bloczek na murze jak na, e, na bramie i to w sumie nie jest złe. No zobaczcie, nawet to kurde się tu zgrało z tym. Linie co prawda są troszeczkę inaczej, bo to, to, to leży, a, a nie jest do niczego przyspawane Ale całkiem się fajnie to zgrało mi, więc spoko. A tu muszę jeszcze usunąć. No i w środku może być kamienny mur. No, mi to no, tam nie przeszkadza, tak naprawdę. E, sprawdźmy to. Czy to działa? Uuu. A, pardon, pardon. E, tak. I tak, o ile się nie mylę. I tak. I to powinno przejeżdżać. Chociaż wydaje mi się, że coś tu, kurde, może być. Nie teges, nie? Zrobimy szerzej, co mi tam tu i tak mi roboty nic nie zniszczą, bo piły też, pił też nie, może, nie mogą roboty zniszczyć, się okazuje. No i jestem odwodniony. Wiecie co, mleko idę wypić. Dobra, mamy czarną bramę, także teraz jakoś się to wyróżnia. Co prawda, na tym metalu to ten kolor to taki koło czarnego to nawet chyba nie stało. No ale dobra całego muru nie no całego muru nie będę malował wystarczy brama pomalowana już to nawet spoko wygląda zobaczcie kurczę e, pomaluję może jeszcze te piły tu cyk 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 i cyk ok dobra mm, musimy teraz tutaj piły zrobić nie i to też kurde to muszę usunąć chyba w ten sposób dobra 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 Dobra, wszystko mamy podłączone. Wszystko działa. Przemaluję sobie, słuchajcie, jeszcze tylko te wszystkie piły. Dobra, pięknie. No i mamy to. Słuchajcie, obronę mamy już taką, że nie musimy się przejmować niczym tak naprawdę. Ani strzelające roboty, ani te roboty z widłami, ani te małe roboty już do bazy mi nie wejdą. No chyba, że przepłyną dookoła. To wtedy, to wtedy wejdą. Ale tak to nie. Eee, czyli, czyli to byśmy mieli. Wszystko fajnie. E, teraz tak, musimy się zająć jeszcze tym murem. Czyli ja bym chciał. E, kurde, nie wiem, czy mi to wystarczy, ten, ten metal. Ale. Kurde, to działko. Zastanawiam się, czy to działko w ogóle ma sens, słuchajcie, bo już Wam wytłumaczę, dlaczego. Bo te strzelające roboty. A czekajcie, ile to ma wytrzymałości? 5. A to może tego nie zniszczy strzelający robot? Nie jestem pewny, ile wytrzymałości musi mieć materiał, żeby strzelający robot go nie zniszczył. Wiem, że ten robot z widłami mógłby to zniszczyć, bo robot z widłami musi mieć minimum 6 yy, na bloczku jakimś. Czyli ten metal ma 7, metal 1 ma 5. To chyba metal 1 może zniszczyć yy, robot ten z widłami. No nie wiem, w każdym razie słuchajcie, ja na razie to działko rozbieram. Bo ja się muszę zastanowić, jak ukryć to działko, żeby to działko fajnie działało i żeby. Coś mi się tu kręciło. No i żeby przede wszystkim, żeby to. Mi roboty tego nie zniszczyły, nie? No i ja myślę zrobić. Kurde, to trochę to duże. Takie osłonki bym miał, ale tutaj mam zaś mało miejsca, nie? No. Powiem wam, że tak na stygmi wystarczyło tego metalu. 62 metalu mi zostało. No i dobra, no słuchajcie. No na razie tymczasowo, tymczasowo defensywa będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób. Ja sobie jeszcze to muszę przerobić. Wiecie co? Chyba se to przerobię od razu. Chyba se to przerobię od razu. Jednak se to przerobię od razu. Dobra, słuchajcie. Tutaj jeszcze dobuduję, żeby było... żeby takie samo zakończenie było jak tam na końcu. Ale brakło mi troszeczkę metalu, więc sobie to dokończę później. E, zapalę światełko, pokażę wam jak to wygląda. <laughs> Kurde, nic nie widać. Ale dobra, no słuchajcie, będziemy pracować teraz nad obroną. W, między, w międzyczasie będę też y, pracował sobie tutaj nad domkiem. E, także najbliższe odcineczki będą właśnie z tego, z defensywy, z budowania defensywy w bazie. E, no i słuchajcie, przede wszystkim... Możecie mi dać znać, czy metal 2 wystarczy, czy lepiej przerobić to na metal 3. Eee, mogę zrobić to z metalu 3, ale będę musiał jeszcze sporo, sporo, sporo zbierać materiałów. Później zniszczę ten murek i cały ten metal przerobię na metal 3 i, zrob... i poprawimy sobie to później. Eee, ale wydaje mi się, że na razie wystarczy. Eee, możecie dać znać, jak macie jakieś pomysły, co by tu można było jeszcze zrobić. Ja bym chciał zrobić może jeszcze wyżej tutaj coś, chociaż mam te piły, które mi bardzo pomagają, jeśli chodzi o zwykłe roboty do zabijania zwykłych robotów, więc tak naprawdę e, nawet może bym przedłużył te piłki e, sobie troszeczkę mam e, po dwa miejsca na kontrolerach więc mogę po, dorobić tutaj dwie piły i tutaj dwie piły e, zawsze to będzie lepiej e, najgorsze moje zmartwienie to jest boss bo z tej botami to też ja sobie jakoś poradzę i, i, i nie będzie też problemu najbardziej się martwię jeszcze tylko o mój magazyn tutaj i o moją latarnię, bo. Chociaż czekajcie, nie, latarnie nie, to. No. To jest trochę lipa, bo jak się tej. Boty pojawią, słuchajcie jakieś. No to one strzelają do wszystkiego, co się rusza: znaczy. Do wszystkiego, co się rusza: do wszystkiego, co się rusza i do wszystkiego, co się nie rusza. Tak naprawdę. Ehm, no i problem jest taki, że mogą mi tu dziury wystrzelić w tym. I, i, i to będzie problem wtedy. Ehm, więc nie wiem, czy nie będę musiał przedłużyć tego muru trochę I powiększyć jeszcze tu do góry. Tylko tak, z góry. Ja planowałem zrobić jeszcze wyżej taki murek, i tam, żebym se mógł chodzić, że mógł z góry do tych robotów strzelać i tak dalej. Ale to już mogę z betonu zrobić. Beton to też jest materiał, którego tape boty nie potrafią zniszczyć. Nie mogą zniszczyć. Mogą strzelać, ile, ile, ile ziemniaków fabryka im dała. No, ale tego betonu nie zniszczą, więc wyżej będziemy sobie robić już z betonu i planuję coś takiego zrobić. Ale słuchajcie, póki co mamy troszeczkę wzmocnioną defensywę, to usunę. Ehm, resztę zrobimy sobie w następnym odcinku, bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.